Kamil Stor. Des conditions idéales. Moi, j'annonce un record du tremplin. Je l'annonce. Attention, Kamil Stor et tous au milieu du tremplin. J'ai bien, j'ai ça, au premier saut, c'est parti. Le point de face sur les 50 premiers mètres de vol. Ça peut monter très bien sur le tremplin. Allez, c'est parti, Kamil Stor. No, chyba rekord skoczni. Chyba rekord skoczni. Ciampy, Polak liderem, brawo. Absolutnie to nie był huragan pod narty. To po prostu był bardzo dobry skok Jarosława Krzaka. Widać, że spore możliwości ma ten zawodnik i niech nam je jeszcze wiele razy pokazuje. Ale teraz już mistrz świata juniorów, Daniel Czofenik. On też może skoczyć daleko. Ładna pozycja w locie i też jest daleko. Chyba nawet za HS. Ależ tutaj niebezpiecznie hamował Czofenik, to nic się nie stało, ale 137 metrów, nowy lider. No i chyba tutaj sędziowie będą musieli obniżyć nieco rozbieg, bo tych serii finała. Uff, no po tych nieudanych próbach Murańki, Huli, przyznam szczerze, że miałem pewne obawy przed skokiem najmłodszego z tej grupy, Adama Niżnika, ale poradził sobie całkiem nieźle. Tymczasem rusza już o wiele bardziej doświadczony Michael Hajbek. Też ma dobre warunki. No i proszę bardzo, chyba za HS, chyba za 135 metr. No co klasa, to klasa. Co doświadczenie robi z takimi warunkami. Michael Hajbek, no chyba jeden ze skoczków, który trafił tutaj najlepiej. 13,5 punktu odjęte, 137 metrów, a zatem wyrównany letni rekord skoczni Lepras. Tak, ale jak istotny jest ten wiatr, który widzieli Państwo. Hajbek tu słabo się prezentował w seriach treningowych, bez rewelacji powiedzmy. A teraz, kiedy powiało mu pod narty, kiedy złapał warunki, ten doświadczony zawodnik potrafił to wykorzystać. W konkursie rangi letniego Grand Prix, trzeci zawodnik ostatniej zimy w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego. Manuel Fettner już wzbił się w powietrze, dobra prędkość na progu. No i także bardzo daleki skok, ależ go tutaj poniosło w tej końcowej fazie. Dostał jeszcze dodatkowy podwóch. Wyczony Austriak to wykorzystał. Odjętych, jak widzimy, 21,2 punktu, z czego 24,8 za wiatr o sile 2,3 metra na sekundę pod narty. No takiego podmuchu nikt tutaj jeszcze nie miał podczas tego weekendu. Niedzielny konkurs na olimpijskim obiekcie, gdzie rywalizowano podczas igrzysk w 1992 roku. No i jest już żółte światło, a zatem pojawia się zawodnik w żółtym plastronie ponownie na belce i bardzo szybko zapala worek, chce tak światło zielone. No i miejmy nadzieję, że nabierze teraz tempa ten konkurs i że będą tutaj emocje. Rozpoczyna Bułgar Cograwski. Już wzbił się w powietrze dynamicznie, kładzie się na narty, leci daleko, bardzo daleko. On już wie, że po tym skoku Wladimir Cograwski powinien dzisiaj być na podium. A na którym jego stopniu i czy... Nie wynik w pierwszej serii konkursu. Widzieliśmy Andreasa Witthölzla, który przyjechał tutaj z czwórką swoich zawodników. Oj, piękny skok Czofenika! Gdzieś tam już w granicach rekordu skoczni! 101,5 metra. 4 lata temu skoczył tutaj skoczni trambulina w Alejach Carbonari w Rasznowie. Wyrównał zatem osiągnięcie zimowe najlepsze na tym obiekcie Schlierenzauera, Krafta i Konstantina Schmida z Niemiec. No i jeszcze wylądował telemarkiem, a zatem duże brawa dla Daniela Czofenika, mistrza świata juniorów. Zadowoleni oczywiście trenerzy ekipy austriackiej. No a jego not. Japan, who is the top man in the rankings. Schlierenzauer, great timing off the table, and that is very close to the Hill record. He's been training privately, he's been doing a lot of work physically. He won the quali yesterday, and that was a good telemark. And 96 meters it is, two rounds. Gregor Schlierenzauer, the winner here in 20. Za chwilę zawodnik, który tutaj może poszybować daleko, wczoraj był w treningach pierwszy i drugi, w kwalifikacjach dziewiąty, to Marius Lindvik z Norwegii. Norweg już w powietrzu. O, położył się ładnie na nartach, złapał noszenie i to jest piękny i daleki skok. Bez telemarku już ląduje, ale w granicach rekordu tego obiektu, poza tą drugą czerwoną linią. Tak się dzieje, 148 metrów, to nowy
siły.